Siema moi mistrzowie, czas na kolejny odcinek z cyklu moim zdaniem. Dziś poważny temat. Co sądzę o przyjaźni, zaufaniu? Bo to jest bardzo ważny temat, nie tylko dla mnie. I myślę, że warto zastanowić się, kto tak naprawdę może być twoim przyjacielem, a kto może tylko go udawać. Powiem tak, poznałem wielu wspaniałych ludzi przez YouTube'a, ludzi, którym naprawdę ufam, których znam, szanuję. Jest kilka osób, które są dla mnie top, których poznałem osobiście albo których tylko znam z drugiej strony ekranu. I powiem tak, mogę powiedzieć, że jest trzech super gości, których uważam za swoich przyjaciół. Jest kilku, których uważam za naprawdę fajnych kumpli. I jest reszta, których też bardzo szanuję, ale oczywiście chciałbym was wszystkich poznać, tak jak obiecywałem. Chciałbym po prostu pojeździć po Polsce, popoznawać moich widzów. I być może tak kiedyś będzie. Ale dzisiaj to było takie tylko wprowadzenie. I powiem tak. Kto to jest przyjaciel? Według mnie to jest ten, czyli ta osoba, w której towarzystwie czujecie się najlepiej. Która akceptuje was taki, jaki jesteście. Która nie narzuca wam to, co macie zrobić ze sobą, ze swoim stylem zachowania, czy po prostu każe wam się zmieniać, żebyście na przykład nie odstawali od reszty czy coś, bo na przykład was się wstydzi czy coś. Jeżeli macie takich ludzi, których możecie nazwać przyjaciółmi, którzy są z wami, jak to się mówi, na dobre i na złe, z którymi macie wspólne akcje, no to super. Życzę wam takich ludzi. Ja, tak jak mówię, wielu mam przyjaciół w kole, ale także i nie bójmy się tego powiedzieć, poznałem przez internet naprawdę grupę fajnych ludzi, z którymi mam nadzieję kiedyś się spotkać, ale także i to są ludzie, którzy, z którymi rozmawiam, piszę przez Messengera, znam ich z różnego social mediów, typu Facebook, Instagram, kiedyś jeszcze był Discord, ale chwilowo jest zawieszony, nawet i WK. Chociaż, jak wiadomo, z zagranicą kontakt może być utrudniony przez barierę językową, to jednak piszę z wieloma, naprawdę nie boję się tego powiedzieć, fajnymi ludźmi zza wschodniej granicy. No a tak jak mówię, no przyjaźni, przyjaciel jest najważniejszy, żeby w wielu chwilach po prostu was wesprzeć. Chciałbym też przestrzec, bo wielu też udaje przyjaciół, udaje pomoc, że po prostu będzie chciało wam pomóc, a tak naprawdę chodzi im o to, żeby im było dobrze, a chce was po prostu wykorzystać, że tak powiem. I życzę, żebyście takich ludzi na drodze nie spotykali. Takich, dla których nie liczy się. Nie liczą się wasze wartości, nie liczy się wasze zdanie. I tak jak mówię, moim zdaniem przyjaciel to jest ktoś, kto was akceptuje takim, jakim jestem. Jesteś, nieważne jakie masz wady, zalety. Nieważne, czy masz motocykl, motorower, czy quada, czy jakiś inny pojazd. Po prostu powiem tak. Mam nadzieję, że wy jesteście moimi przyjaciółmi. Ja chcę być waszymi. I to jest całe podsumowanie. Życzę wam jak zwykle wszystkiego co najlepsze. I pozdrawiam. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Siema.